Seems like came at a bad time. Cześć Wam, dzisiaj ja jest w Wizualnie witam Was w grze, która nazywa się Honkai Star Rail w serii o tym samym tytule. I zacznijmy od tego, że wczoraj Wam zapowiadałem, że zapis streama jest na cmentarzu samoobsługowym na moim drugim Kanale i go tam nie ma i on się tam nie pojawi. Tak, tylko dla rozwijania wątpliwości dla tych, którzy traktują moje odcinki jak podcasty i słuchają tylko tego, co mówię, nie patrzą. Tam na ekranie była informacja, bo zdążyłem ją domontować na ostatnią chwilę, bo przed streamem nagrywałem odcinek, a po streamie zwyczajowo montowałem. Zaraz przed pójściem spać, to co się pokazuje rano jest montowane na ostatnią chwilę, więc miałem możliwość do montowania paru rzeczy, nie miałem możliwości dogrania ze względu na to, że już była tak późna godzina, że nie chciałem odpalać się z kamerą, a cały wątek wycinać było też bez sensu. Więc jeżeli ktoś się zastanawia, czy mówiłem, że stream jest na cmentarzu samoobsługowym, a go tam nie ma, to ze względu na to, że nie będzie zapisu tego streama. Więc to tyle w tym temacie, i przyszedłbym do drugiego tematu, który jest znacznie, znacznie lepszy, czyli macie kodzik na dole w przypiętym komentarzu, jak tu klikniecie w redemption kod moja. Kamera powinna zasłaniać tamto miejsce. To jest Good Game 1024. Klikniecie OK. Udało się odebrać. Można wbić na maila i sprawdzić, co tam na nas czeka. Oprócz deli odbieranego mamy również. To jest z Kodika. Są trzy filmy. Szmaty z EXPEM, bo dajże to są. I waluta, czyli hajsy. Troszkę zawsze surowców, szczególnie na początku gry, jak się ludzie rozkręcają, to jest bardzo przydatna sprawa, te wszystkie dodatkowe rzeczy. A, i cała masa Twitchowych dropów. Jak dobrze pamiętam, te Twitchowe dropy powinny się tak niedługo kończyć, więc jeżeli się już nie skończyło, Jeżeli tam zaglądacie na Twitcha do ludzi, to pooglądajcie troszkę Twitchowych streamów, żeby sobie i pamiętajcie połączyć konto, Musicie połączyć konto swoje Twitcha z Honkai'em, Starrailem i tak dalej, i tak dalej. Będzie wam to przychodziło. Niestety łączenie nie działa przez ogólne konta mihojo, co oznacza, że ja mając połączone konto z Genshinem. Nie odbierałem tutaj nagród, kapnąłem się dopiero, bo w czasie i musiałem jeszcze wszystko odklikiwać. Ale nabity czas na Twitchu mi się liczył, więc po połączeniu kąt, wszystko jednym hurtem, jednym sumptem mi tutaj weszło. Całość w jednym momencie. Więc, więc takie info z mojej perspektywy. No i co, mając to za sobą, chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery, spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim przymrużeniem oka, jeszcze większym dziarnym, co bo nie wszystkie z tych informacji, nie wszystkie, niektóre mogą okazać się trefne, a inne od samego początku być prawdziwe, tylko zmienić się do chwili wejścia na serwery live. Zacznijmy od tego, co już raz na spekulacjach i spoilerach było, ale nie było rozwinięte na tyle, na ile bym chciał, i teraz mamy troszkę więcej informacji. Te informacje lecą za Luna. Rails I wcześniejsza wersja była za Infinity 2.0 i to była lista eventów, które powinny na nas czekać w aktualizacji 1.2, i to było kolejno Where Are You, Mystery Trotter? Drugim było The Wanderer's Tales, trzecim był Underground Treasure Hunt, a ostatnim był Stellar Sequester. Nie mamy potwierdzenia jeszcze, czy jeden z tych eventów to jest event dający nam podwójne dropy i tam bonusy. Czy to będzie dodatkowo do tych czterech i te podwójne dropy się nie wliczają do głównych eventów? Wydaje mi się, że tak będzie, bo mam informację informacje na temat pierwszego i ostatniego z tej listy, czyli Where Are You Mystery Trotter, za momencik będzie więcej, oraz Stellar Sequester również. Nie mamy nowych informacji na temat The Wanderer's Tales oraz Underground Treasure Hunt. Więc tutaj moje spekulacje na razie są podtrzymywane, to co mówiłem na tych parę odcinków temu to powinno być to. Zobaczymy jak blisko albo daleko byliśmy. A jeżeli chodzi o pierwszy i ostatni event z listy, to za Luna Rails zabieramy się za nie już teraz. Więc spekulacje na temat Where Are You Mystery Trotter będziemy i w ramach inter Produkcji musieli się kopnąć do Rains do Get the Hotel, i tutaj będziemy gadali na temat y, domowo wykonanego sensora specjalnego do wykrywania różnych nieregularności. Te nieregularności to oczywiście będą nasze trotery, nasze skorboneczki, i tak jak wcześniej się spodziewaliśmy, ten event będzie związany mniej lub bardziej z topas. Aczkolwiek wątek topas tutaj w ogóle nie jest podnoszony. Przechodząc do zasad tego eventu, bo w taki sposób od Luna Rails mamy tutaj skonstruowane to, więc S zasady są takie, że w trakcie tego eventu Trailblazer. Będzie pomagał Rain przeprowadzać różne eksperymenty na tym sensorze, nowym czujniku skonstruowanym w poszukiwaniu troterów. Będzie 7 podpowiedzi do troterów które pozwolą nam je znaleźć, zlokalizować i złapać oczywiście, jeżeli chodzi o nagrody to dostaniemy po każdej misji która się będzie tak jakby dziennie odpalała czyli chyba to ma trwać przez tydzień i codziennie będzie wyskakiwał jeden dodatkowy element do zrobienia w tym evencie tak to rozumiem, mogę to źle interpretować a po odebraniu wszystkich nagród będziemy mieli dodatkową nagrodę zbiorczą za całość więc będą nagrody za poszczególne poszukiwania i oczywiście za finał całościowo-zbiorczo również nagroda, jeżeli dobrze pamiętam to tutaj Powinna być chyba postać do odebrania. Chyba, że Sam po będzie do złapania z któregoś z innych eventów, które w tej aktualizacji będą. Tutaj potwierdzenia nie mam, bo nie zostało to wynotowane. Przeskakując do drugiego eventu, który mamy, czyli ostatniego, który był na oryginalnej liście od Affinity 2.0, jest to Stellar Sequester, czyli ten, który ja spekulowałem, że może być związany z podwójnymi dropami, ale nie potwierdza się to na tym przecieku, więc lecąc po kolei Introduction, czyli wprowadzenie będziemy lecieli do Herta, Herta stworzyła mały plugin, który będzie zapisywał działania naszego mózgu, kiedy bawimy się w Simulated Universe, więc będziemy wbijali tam jakby z nowym gadżetem, który będzie zapisywał to, co my robimy i oczywiście Herta poprosi nas jak tą świnkę morską czy tam mysz laboratoryjną żebyśmy przetestowali to i na własnej skórze sprawdzili wszystkie funkcje bonusowe, które ten Bayer ma, podobno, podobno przygotowując się do czegoś, co tam w przyszłości ma tutaj w to nie będę wchodził, bo to są spoilery drobne bo drobne fabularne, ale tam jakieś spoilery więc hurdur dur dur, hurdur, dur dur, przechodząc do zasad tego eventu jest tego troszeczkę, aczkolwiek nie jest to wybitnie jakoś mocno skomplikowane, więc od samego początku eventu będziemy mieli nowe dodatkowe stage, nowe dodatkowe plansze na których będziemy mogli się pobujać co jakiś tam określony interwał będzie się odpalało kolejne do zrobienia, więc jeżeli nie zrobią tak jak było z Silver Wolf że wrzucili wszystko na raz, chociaż na beta testach było to podzielone na segmenty to tutaj też segmentami powinniśmy mieć dostęp do kolejnych stage'ów. Jest ich 5 i będziemy mogli użyć zapisanych blessingów z Simulated Universe, żeby sobie z nimi poradzić. Każdy stage, każde podejście ma dwa poziomy trudności: normalny i advanced, czyli zaawansowany i nasi bohaterowie będą mogli wziąć na klatę tylko poziom podstawowy, normalny. Advanced będzie się odblokowywał po wykonaniu normalnego, więc wracając do normalnego będziemy mogli użyć normalnych swoich trialowych blessingów, te, które mamy zapisane i będą trialowe postacie na tą przebieżkę jeżeli jesteśmy zainteresowani oczywiście po ukończeniu podstawowego poziomu trudności normala będzie się odblokowywał poziom advanced i teraz przechodząc bardziej właśnie do tego zaawansowanego poziomu trudności do advanced difficulty będzie to związane z poziomem equilibrium naszego bohatera co oznacza że ten poziom który może a może nie zasłania moja kamera w tym momencie jest dość ważny bo jeżeli świeżo co przeskoczyliście na wyższy poziom equilibrium i wszystko dla was nagle jest trudniejsze no to możecie mieć problem przy czym informacja jest taka że przynajmniej na B Ci z nas, którzy podwyższą swój poziom equilibrium już po rozpoczęciu tego eventu Stellar Sequester, kiedy będziemy mieli misję rozpoczęcia wykonane to zapisuje nasz podstawowy poziom equilibrium, czyli po przeciwnicy pozostają na niższym poziomie, bo tutaj jest taki bajer, że po wejściu będziemy mieli to wszystko dostosowane do swojego poziomu. Więc jeszcze raz podsumowując, to co mamy w tym evencie to jak rozpoczniemy, to się zapisuje nasz poziom i możemy rozwijać postacie i podkręcać się. Będzie nam wtedy łatwiej to wykonać. Jeżeli na samym starcie mamy zbyt wysoki poziom equilibrium do własnych możliwości, lecąc dalej, to co tutaj mamy, to jest tak, że przeciwnicy i wszystkie wyzwania będą na wyższym poziomie trudności niż w standardowym poziomie, czyli oczywiście, no zrozumiałe to jest, ale wbicie odpowiednio dużej ilości punktów pozwoli nam na aktywację różnych blessingów i pożyczanie line-upu innych trailblazerów, więc tu może być drobne ułatwienie. Przechodząc do nagród, po wykonaniu poziomu będziemy dostawali nagrody z misji, więc tutaj jest ok, ale bez szału. Zahaczając o jedną rzecz, która wydaje mi się w tym kontekście ważna, mamy też potwierdzenie, że w aktualizacji 1.2 będą faktycznie podwójne bonusy, tylko że nie z Golden Kaliksów, nie z Crimson Kaliksów, a z Cavern of Corrosion, czyli będziemy mieli podwójne relikty, dropy podwójnych. Tak, to się relikty tutaj nazywa? Tak, relikty to się powinno nazywać, więc jeżeli próbujecie polować na te różne fajne gadżety, no to w aktualizacji 1.2 będą podwójne dropy, bardzo, bardzo opłacalnie. Pamiętajcie, że wciąż trwa Daily Checking Web Event, jeżeli otaczacie wszystko od początku miesiąca aż do teraz, to dziś powinien być dzień 16, a w nim szmaty z ekspem, co oznacza, że za 4 dni jest dzień 28, ostatnia paczka ze Star Jade'ami Jeżeli wciąż gracie w Genshin Impact, to pamiętajcie, że tutaj też jest dzień 16 i za dwa dni będzie dzień 18, a w nim Primo gemmy. Korzystając z okazji, chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym. Jesteście fantastyczni Nisi magowie. Wasza magia jest potężna. Jesteście osomnisci arcy magowie. Wasza magia jest arcy potężna. Jesteście arcy osą i arcy. Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Twitcher Twitter naci, twitcher Dziękuję wam za wasz wkład w ten kanał. Wasza magia jest potężna. Jesteście twitcher osom. Niezwykle mile jest was tutaj wszystkich gościć. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowany życzę wam miłego dnia, dobrego odznka, świetnych pięciogwiazdkowych roli. Niech konduktor RNG wam sprzyja. Widzimy się może wieczorem, a może jutro na kolejnym odcinku. Miłego do następnego. Hej. Co mi tutaj weszło? A, to mi weszło. No dobra, nie było tej kwestii, nie było tej kwestii. Drażni mnie, że jest to odwrotnie ułożone niż w Genshinie, czyli klikając claim all w Genshinie tutaj bym skasował te wiadomości. jest, jest to źle zrobione.